Czym jest różnicówka, to pewnie większość z Was wie, a na pewno słyszeliście o czymś takim. Również prawie wszyscy wiedzą, w jakim celu używamy różnicówek, a właściwie wyłączników różnicowo-prądowych, bo taka jest ich oficjalna nazwa. Ale jak dokładnie działa różnicówka, no to już chyba nie wszyscy wiedzą. Co prawda urządzenie to należy raczej do dziedziny zwanej elektrotechniką, ale dzisiejsze różnicówki budowane są również w oparciu o elementy elektroniczne. Zacznijmy jednak od tego, po co się je stosuje. Mówiąc prosto, wyłączniki różnicowo-prądowe chronią nas przed skutkami porażenia prądem elektrycznym. Chronią nas przed tym niestety tylko częściowo, potem Wam wyjaśnię dlaczego. Przedtem jednak zadajmy sobie pytanie, w jakich warunkach najczęściej możemy ulec porażeniu prądem? Jak wiemy, w instalacji elektrycznej jednofazowej, czyli takiej jaką mamy najczęściej w mieszkaniu, mamy dwa przewody plus przewód ochronny. Jeden z nich jest przewodem fazowym, drugi jest przewodem zerowym, a trzeci, tak jak mówiłem, jest przewodem ochronnym, to jest ten żółto-zielony przewód zazwyczaj. Jak możemy sprawdzić, który z tych przewodów jest przewodem fazowym? No bardzo prosto przy pomocy na przykład takiego próbnika neonowego napięcia, czyli po prostu tak zwanej neonówki. Jeśli przyłożymy ją do przewodu zerowego, no to nie świeci ona, ale już przy drugim przewodzie, jak widzimy, przy przewodzie fazowym Widzimy, że neonówka wewnątrz próbnika się zaświeca, co sygnalizuje nam właśnie, że jest to przewód fazowy. Dlaczego tak jest? Dlaczego tylko przewód fazowy powoduje świecenie neonówki? Już tłumaczyłem Wam w jednym z odcinków na tym kanale. Ale zastanówmy się teraz nad tym w innym kontekście. Dlaczego właściwie neonówka w ogóle świeci w takim przypadku? Bo widocznie musi płynąć przez nią jakiś prąd. Kiedy przykładamy końcówkę neonówki. Do przewodu fazowego i jednocześnie dłonią czy palcem dotykamy tego nitu tutaj z tyłu, no to płynie prąd od przewodu fazowego przez naszą dłoń, przez rękę, nasze ciało do ziemi, a w zasadzie do potencjału uziemienia przez nogi, buty, podłoże. To wszystko ma opór, ale prąd płynie. No bo zazwyczaj mamy jakiś kontakt z uziemieniem. Ponieważ przewód zerowy znajduje się na tym samym potencjale, co. Przewód ochronny, ogólnie mówiąc uziemienie, to obwód elektryczny się w ten sposób zamyka. Oczywiście prąd elektryczny płynący w takim obwodzie, mamy w naszym obwodzie rezystor, tam w środku jest rezystor, oprócz neonówki mamy rezystor o dużym oporze. No i w ten sposób ten rezystor mocno ogranicza przepływ tego prądu. Neonówce wystarczy prąd poniżej 1 mA, aby się zaświecała, ale nasze ciało w ogóle niczego jeszcze nie odczuwa w takich warunkach. Co innego, jeśli dotknęlibyśmy przewodu fazowego bez neonówki? Bezpośrednio, wtedy prąd przepływający przez nasze ciało tą samą drogą, co wtedy, kiedy dotykaliśmy neonówki, może być na tyle silny, że możemy ulec już poważnemu porażeniu. A jeśli będzie ono trwało dłużej, no to może być naprawdę niebezpieczne. Przyjmuje się, że prąd porażeniowy o wartości około 30 mA może już wywoływać poważne skutki w naszym organizmie. Jak zatem zabezpieczyć się przed takimi właśnie porażeniami? Jak to zrobić, aby móc normalnie korzystać z dobroci prądu elektrycznego, a jednocześnie móc zabezpieczyć nas właśnie przed takim porażeniem? Może jakiś bezpiecznik? Gdybyśmy wstawili po prostu bezpiecznik, powiedzmy o wartości no, tych 30 mA, nasz obwód, tak jak tutaj na rysunku, no to oczywiście może on rozwiązać sprawę. W razie dotknięcia przewodu fazowego, bezpiecznik się przepali po kłopocie. Niestety, przepali się on również, kiedy podłączymy cokolwiek do naszego gniazdka, no bo 30 miliamperów to stanowczo za mało dla zwykłych. Użytkowania, zatem to nie jest dobre rozwiązanie. Ale można inaczej. Zanim Wam wyjaśnię, jak to można zrobić, musimy się dowiedzieć, co to jest przekładnik prądowy. Mierzenie natężenia prądu w instalacjach elektrycznych prądu przemiennego w sposób konwencjonalny, zwłaszcza w instalacjach o większej mocy, jest kłopotliwe, ponieważ wymagałoby ono przerwania takiego obwodu w celu wpięcia się amperomierzem. No bo jak wiemy, musiałby on być wpięty szeregowo, jak to amperomierz. Dlatego stosuje się właśnie takie coś. Coś, co nazywa się przekładnikiem i w zasadzie jest to taki prosty transformator. Działa on właśnie na takiej zasadzie. Przewód z prądem, ten główny, ten mocno prądowy, jak widzicie, przechodzi przez środek rdzenia. To jest rdzeń zazwyczaj ferromagnetycznych. Pełni on tutaj jakby rolę uzwojenia pierwotnego, jednego zwoju uzwojenia pierwotnego, a na rdzeń, jak widzimy, jest nawinięte uzwojenie już cieńszym znacznie drucikiem, czyli mamy tutaj prosty transformator pomiarowy. Dzięki przekładni... Napięcie lub prąd w uzwojeniu wtórnym tutaj, tym nawiniętym na rdzeń, jest proporcjonalny do prądu przepływającego przez przewód główny. Na podobnej zasadzie działają mierniki cęgowe, o których opowiadałem wam kiedyś w odcinku. A co wtedy, kiedy chcielibyśmy zmierzyć takim przekładnikiem nie jeden, a dwa przewody w tym samym obwodzie, na przykład chcielibyśmy objąć cęgami miernika dwa przewody tego samego obwodu, powiedzmy, doprowadzającego prąd do lampki, do żarówki. Pamiętacie, robiliśmy kiedyś taki eksperyment. Otóż. Wtedy Wtedy ani przekładnik, ani miernik cęgowy niczego nie zmierzy, ponieważ przez dwa przewody, wyobraźmy sobie, że tu jest drugi przewód tego samego obwodu, prąd płynie w obie strony no i pole magnetyczne znosi się. A tutaj ten amperomierz wskazuje zero. Zatem kiedy do rdzenia przekładnika wprowadzimy teraz dwa przewody, no to pomiar wyniesie zero. Dzieje się tak zgodnie z pierwszym prawem Kirchhoffa, które mówi, że suma prądów wypływających i wpływających do węzła musi być równa 0. Przeprowadźmy teraz przez środek, tak jak mówiłem, dwa przewody. A nie jeden w instalacji 230 V. Jeden z nich oczywiście będzie przewodem fazowym, a no, tu akurat mamy plus minus, ale powiedzmy, że to będzie faza, to będzie zero, to będzie prąd przemienny. Jak już wiemy, jeśli przez oba przewody płynie prąd o takim samym natężeniu, to suma tych prądów, a w zasadzie suma wektorowa, bo chodzi tutaj również o kierunki przepływu tych prądów wynosi zero. No, a jeśli się tak stanie, no to w uzwojeniu wtórnym, pomiarowym nie wystąpi przepływ prądu i na przykład pozostanie w równowadze, mimo że prąd w obwodzie faza zero płynie, zasilając na przykład taką żarówkę, czy też inny odbiornik energii. Ale jeśli z jakichś powodów, na przykład Prąd z przewozu fazowego rozgałęzi się, powiedzmy tak jak tutaj mamy na rysunku, czyli nastąpi przebicie przewodu fazowego do przewodu uziemiającego, do przewodu ochronnego lub do zera, no nie, nie bezpośrednio, ale powiedzmy przez jakiś opór elektryczny, no to ten prąd popłynie inną drogą, czyli nie poprzez nasz przekładnik, tak jak tutaj, tylko gdzieś dookoła, powiedzmy, i równowaga zostanie naruszona. Zatem w uzwojeniu pomiarowym naszego rdzenia popłynie prąd, pojawi się przepływ prądu, bo suma prądów wypływających i wpływających nie będzie równa zeru. Taka sytuacja może również nastąpić wtedy, kiedy dotkniemy na przykład ręką przewodu fazowego. Prąd popłynie poprzez naszą rękę i ciało wprost do uziemienia, tak tutaj pokazywałem wam, czyli de facto do przewodu zerowego, ale już poza naszym rdzeniem. No, i równowaga zostanie również naruszona. Prąd pomiarowy, który powstanie wtedy w uzwojeniu tym wtórnym, może być użyty do zasilenia przekaźnika, który po prostu rozłączy nam obwód prądu i zabezpieczy w ten sposób przed skutkami porażenia czy też zwarcia. Przyznacie, że rozwiązanie jest genialne i, jak się okazuje, dosyć skuteczne. Tak właśnie działa różnicówka, wyłącznik różnicowo-prądowy, jej podstawowa wersja. No to teraz mogę Wam już zaprezentować, jak naprawdę wygląda budowa różnicówki. Dodam tylko, że wyłącznik różnicowo-prądowy często oznaczony jest symbolem RCD, tak jak tutaj napisałem, co oznacza z angielskiego Residual Current Protective Device. Jak już wiecie, jego działanie jest oparte na zasadzie działania przekładnika, nazywanego w tym przypadku przekładnikiem Ferrantiego. Przez rdzeń toroidalny przechodzą dwa przewody, fazowy i zerowy. Tak jest w przypadku różnicówki jednofazowej. W praktyce często te przewody są owinięte kilkakrotnie przez rdzeń, zamiast przechodzić przez jego środek, tak jak to mamy na rysunku. Poprawia to działanie wyłącznika, ale nie zmienia jego zasady działania. Uzwojenie wtórne pomiarowe jest podłączone, tak jak widzicie tutaj, do przekaźnika. Tutaj mamy jeszcze oznaczony taki coś jak signal procesor, czyli na przykład jakąś elektronikę, wzmacniacz oraz układy opóźniające. To później wam wytłumaczę. No i ten przekaźnik, jak wiemy, już ma za zastosowanie. Zadanie odłączenie obwodu w razie upływności lub wtedy kiedy dotkniemy ręką przewodu fazowego, on również może wykrywać upływność na przewodzie zerowym. Chodzi głównie o naruszenie równowagi prądów w obu przewodach. Wtedy w uzwojeniu wtórnym indukuje się Prąd, który powoduje wysterowanie cewki przekaźnika, a ta, jak wiemy, już powoduje tak zwane wybicie różnicówki. Oczywiście, tak jak mówiłem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w obwodach różnicówki zastosować układy elektroniczne, czyli w tym trójkącie tutaj, które mogą wspomóc i ulepszyć polepszyć działanie różnicówki. Mamy przecież tu zasilanie. Można na przykład zastosować choćby tranzystor do sterowania przekaźnika, jakieś obwody opóźniające itd. Ale klasyczny układ wyłącznika różnicowo-prądowego jest taki, jak widzicie na tym rysunku. Wyjaśnienia wymaga jeszcze tylko ten obwód tutaj z tym rezystorem. Obwód testowy z tym przyciskiem może wyglądać w ten sposób, jak tutaj widzicie: czyli przy pomocy dobranego rezystora, tego oznaczonego R, zwieramy nim przewód fazowy do przewodu zerowego, omijając w ten sposób jeden z przewodów na rdzeniu pomiarowym. Tutaj na tym rysunku mamy fajnie pokazane właśnie, jak przebiega zabezpieczenie różnicówką obwodu w czasie, kiedy dotknę, dotknęlibyśmy przewodu fazowego ręką. Czyli tutaj mamy przewód fazowy i zerowy, tutaj mamy odgałęzienie do obwodu zabezpieczonego tą różnicówką. Tu mamy różnicówkę, no i widzimy, że tutaj ta postać dotyka. Ręką przewodu fazowego i prąd płynie tak jak te czerwone kropki, czyli płynie odtąd przez ciało człowieka, które jak widzimy jest symbolizowane rezystorem, poprzez podłoże, które również jest sygnalizowane kolejnym rezystorem, poprzez uziemienie do przewodu zerowego, który jest de facto połączony z przewodem PE, ochronnym, no i z powrotem do różnicówki, czyli w przypadku, kiedy nie mielibyśmy tego odgałęzienia czerwonego, to prąd płynąłby. Prosto do obciążenia jednym przewodem i drugim by wracał, a tak rozgałęzia się nam poprzez nasze ciało i płynie tędy, czyli omija, gdyby różnicówkę i powoduje niesymetrię tych prądów. Oczywiście pytanie jest, jaki powinien być ten upływ prądu, żeby różnicówka zabezpieczyła nas przed porażeniem. Zakłada się, że prąd o wartości 30 mA jest już na tyle niebezpieczny dla naszego organizmu, że różnicówka powinna zadziałać. Właśnie przy takim prądzie. I rzeczywiście często spotka się wyłączniki różnicowo-prądowe ustawione właśnie na taki prąd, ale oczywiście są też inne. Są na jeszcze mniejsze prądy, na przykład 10 mA, i oczywiście także na większe prądy. I to z kolei stosuje się przy instalacjach większych, przemysłowych, gdzie upływności z przewodów mogą być większe, zarówno te przewidziane, jak i te nieprzewidziane, spowodowane na przykład wilgocią lub samą konstrukcją odbiorników energii. Oczywiście również stosuje się różnicówki trójfazowe, mają one zabezpieczyć instalacje pracujące na trzech fazach. Wykonanie różnicówki trójfazowej jest jak najbardziej możliwe, no bo trzy fazy oraz zero w warunkach prawidłowej pracy tworzą również geometryczną sumę prądu w równą zeru, tak jak w różnicówce jednofazowej. I znowu kluczową sprawą jest tutaj suma wektorowa tych prądów, no bo są tam przesunięcia i tak dalej. W każdym razie, no da się wykonać normalnie różnicówkę trójfazową. Mamy kilka rodzajów wyłączników różnicowo-prądowych. Są one oznaczane literami lub specjalnymi ikonkami. Są różnicówki przystosowane do pracy tylko przy prądzie przemiennym. Są one oznaczone literą, literami AC lub ikoną z taką sinusoidą. Inny typ ma oznaczenie A i może pracować przy prądzie przemiennym lub prądzie zmiennym, wyprostowanym pulsującym. I wreszcie mamy typ oznaczony jako B, czyli dla prądu przemiennego, pulsującego oraz prądu stałego, wygładzonego. Jest też kilka podtypów różnic. Na przykład odmiana F, będąca wariantem typu A, ale nie będziemy się tej wgłębiać w szczegóły. Innym kryterium podziału jest prąd wyzwalający, prąd znamionowy różnicówki. Może on wynosić od 10 mA do 1 A. Częste różnicówki łączy się w jednej obudowie z wyłącznikami nadprądowymi, czyli mamy w jednej obudowie różnicówkę i bezpiecznik, wyłącznik nadprądowy, czyli tzw. S. Różnicówki mają także różny znamionowy czas zadziałania, czyli mają celowo wprowadzone opóźnienie, które fachowo określa się jako nicę czasu bezczynności. Opóźnienie to wynosi od 10 do 40 milisekund, czasem nieco więcej. Inne oznaczenia, jakie możemy znaleźć na obudowie różnicówki, to np. temperatura pracy, zakres częstotliwości i inne. Mam tu kilka różnicówek, wyłączników różnicowo-prądowych. Te po lewej stronie, te trzy, to są jednofazowe, a te dwie tutaj, to są różnicówki trójfazowe. Co ciekawe, ta tutaj różnicówka po lewej stronie, to jest, ona jest bardzo, bardzo stara. Ona jeszcze pochodzi chyba sprzed 2000 roku. I co ciekawe, jest to hmm, polska produkcja, filmu, tutaj nawet jest data. 1997 rok, także już wtedy w Polsce były produkowane różnicówki. Tu mamy różnicówki inne. Te dwie prawdopodobnie to są różnicówki zintegrowane z wyłącznikiem nadprądowym, czyli z bezpiecznikami. Tutaj mamy bezpiecznik C16, tu mamy bezpiecznik B16 i również różnicówkę. Jak widzimy, ta lewa ma prąd znamionowy 10 mA, a ta 30 mA. I ta tutaj to jest różnicówka typu AC, bo ma taką... Sinusoidkę w prostokącie, natomiast ta tutaj, ona jest typu A, bo ma oznaczenie, że to jest różnicówka dla prądu przemiennego i dla prądu wyprostowanego, bulsującego. Jak widzimy, jeszcze mamy takie śnieżynki z napisem w środku minus -25, co oznacza, że mogą one pracować od temperatury minus -25 stopni Celsjusza. No jak widzimy, przy okazji oglądania różnicówek, widzimy, że różnicówka rozłącza nam przewód fazowy, jak i przewód neutralny. To jest bardzo ważne, do tego jeszcze wrócimy. Te tutaj po prawej scenie różnicówki, co prawda są trójfazowe, natomiast prąd znamionowy różnicówki również wynosi tutaj 30 mA, tej też i one obie są typu AC, ponieważ mają ten, tą sinusoidkę w prostokącie. Ta tutaj różnicówka ma, zintegrowana jest z, z bezpiecznikiem 16 A typu C. Przyjrzyjmy się teraz bliżej niektórym parametrom wyłączników RCD. Podstawowym parametrem wyłącznika różnicowo-prądowego jest oczywiście znamionowy prąd różnicowy zadziałania. Zalecane wartości tego prądu to od 6 mA do nawet 30A. Ta pierwsza wartość 6 mA jest stosowana tylko dla instalacji do 120 V, czyli na przykład w Stanach, i tylko w instalacjach odbiorczych, natomiast prąd 10 mA stosowany jest u nas przy 230 V, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach. Każdy wyłącznik różnicowo-prądowy ma określony prąd pracy, zwany znamionowym prądem ciągłym. Nie chodzi tutaj o ten prąd upływu, prąd zadziałania te mA, o których przed chwilą mówiłem, a o maksymalny prąd jaki w sposób ciągły, może przewodzić różnicówka. Może on wynosić od 6 do 125 amperów i są określone wartości, które widzicie na ekranie, ale bywają także RCD na większe prądy, nawet do 630 amperów. No i też widzicie te znamionowe wartości. Niektóre różnicówki są przeznaczone do pracy przy innych częstotliwościach niż 50 czy 60 Hz. W takim przypadku mają specjalne oznaczenie, czyli w takim prostokącie jest oznaczona liczba herców. Mamy też Podział ze względu na liczbę biegunów mamy różnicówki dwubiegunowe dla obwodów jednofazowych i czterobiegunowe dla instalacji trójfazowych z przewodem neutralnym zerowym. Kolejny podział dotyczy czasu wyzwalania. Są różnicówki bezzwłoczne, czyli takie, które nie mają w ogóle opóźnienia, krótkozwłoczne o czasie podtrzymania co najmniej 10 milisekund oraz zwłoczne o czasie co najmniej 40 milisekund. No i wreszcie na koniec wspomnę jeszcze o temperaturze pracy, napięciu znamionowym i typie wyzwalania, o którym już Wspomniałem, są to te oznaczenia A, C, A i B. Zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda taka różnicówka w środku. Ja tu już jedną trochę rozkręciłem. Od spodu, najpierw zobaczmy. Jak widać, tu są chyba główne styki różnicówki. Tutaj mamy ten rdzeń Ferrantiego. Tu widać, że jest chyba uzwojenie, to wtórne do wysterowania przekaźnika. Spróbujmy jeszcze bardziej rozebrać. O, tu są styki, które można wyjąć. Co ciekawe. Tak wygląda. Nasza różnicówka po ściągnięciu góry. No widać tutaj ten nasz, tą główną wajchę do wyłączania i włączania ręcznego. Tu widać przycisk testowania. Co ciekawe, doskonale widać, że po przyciśnięciu ta blaszka zwiera się tutaj. Znaczy ten drucik zwiera się z tą blaszką, powodując testowanie, czyli y, takie próbne doziemienie, próbną upływność obwodu, który powinien spowodować wyzwolenie różnicówki. Tutaj mamy cewkę wykonawczą, tą która rozłącza nam różnicówkę, powoduje wyłączenie, wybicie tzw. różnicówki. I co ciekawe, tutaj na tej płytce takiej małej mamy cztery elementy SMD i są to diody. I one są podłączone do cewki naszego przekaźnika, zatem one prawdopodobnie służą do wyprostowania tego prądu niezrównoważenia, powiedzmy, tego indukującego się na rdzeniu Ferrantiego. Po to te diody tu są. Ja myślałem, że tutaj będzie trochę więcej elektroniki, ale nie ma tu żadnych tranzystorów, nie widzę tu oprócz tych diod, nie mamy tu żadnych elementów elektronicznych, zatem jest to dosyć prosta różnicówka, dosyć prosta konstrukcja, ale musicie przyznać, że bardzo sprytna. Samą zasadę działania różnicówek, czyli zabezpieczenia polegającego na wykrywaniu prądu różnicowego, znano już od dosyć dawna, bo od roku 1928. Wtedy nawet opisano dokładnie takie rozwiązanie w układach wysokiego napięcia. Ale działające urządzenia różnicowo-prądowe pojawiły się nieco później, w latach 40. XX wieku, i były one już przeznaczone dla zastosowań niskonapięciowych, czyli takich normalnych na przykład instalacjach domowych. Na początku udawało się osiągać czułość i zadziałanie na poziomie około ok Około 100 miliamperów, dopiero w latach 50. udało się osiągnąć 30 mA, co już znacznie zwiększyło poziom bezpieczeństwa przeciwporażeniowego. Ale wczesne wyłączniki różnicowo-prądowe miały problem z niepożądanym wyzwalaniem, czyli wybijało je nie tylko z powodu upływności. Dopiero wprowadzenie opóźnienia zadziałania na poziomie kilkunastu, kilkudziesięciu milisekund rozwiązało problem. W latach 60. różnicówki osiągnęły już bardzo dobry poziom niezawodności i zaczęły być stosowane we wszystkich instalacjach niskonapięciowych stanowiąc znakomitą ochronę przed śmiertelnymi porażeniami. Niestety, wyłącznik różnicowo-prądowy nie zabezpiecza nas w pełni przed porażeniami w domowej instalacji elektrycznej. Kiedy zastosujemy na przykład różnicówkę o prądzie zadziałania no, 30 mA, taką bardzo popularną, a zdarzy się tak, że porazi nas prąd o natężeniu, powiedzmy, 20-25 mA, to nasza różnicówka nie zadziała lub zadziała nie od razu, a prąd, powiedzmy, ten tutaj prąd zeznaczone czerwonymi kropkami, również może być groźny dla naszego zdrowia i życia. To po pierwsze. Po drugie, różnicówka nie zadziała również wtedy, kiedy prąd popłynie przez nasze ciało bezpośrednio wprost od fazy do zera. Czyli kiedy jedną ręką dotkniemy fazy, a drugą zera w tym samym obwodzie bezpośrednio, no to różnicówka nie rozpozna takiego zdarzenia jako upływności, bo nasze ciało stanie się zwykłym odbiornikiem prądu, jak każdy inny, i nie będzie żadnych prądów różnicowych. Dlatego pamiętajcie, Obecność urządzeń zabezpieczających, takich jak różnicówki, nie zwalnia nas z obowiązku myślenia i zachowania ostrożności przy pracach z urządzeniami elektrycznymi. A co z różnicówkami w instalacjach typu TNC, czyli w instalacjach z tak zwanym zerowaniem? Przypominam, że taka instalacja to po prostu w wersji jednofazowej dwa przewody bez przewodu ochronnego i takie instalacje stosowało się kiedyś. Gniazda naścienne w takich instalacjach mogą mieć bolce uziemiające i są one zmostkowane z przewodem zerowym. Czy można w takiej instalacji założyć różnicówkę? Teoretycznie, a nawet praktycznie, różnicówka w takiej instalacji zadziała, Ponieważ działanie wyłącznika RCD no, nie jest uzależnione od obecności przewodu ochronnego. Jednak w typowej instalacji TNC, niestety w niektórych konfiguracjach, Różnicówki mogą działać nieprawidłowo, czyli mogą nie zadziałać tam, gdzie powinny, a z kolei mogą działać, wybijać w sytuacjach, gdzie mamy zupełnie prawidłowe podłączenie. Kolejnym problemem jest to, że różnicówka w czasie działania, w czasie zadziałania odłącza nam nie tylko przewód fazowy, ale również przewód neutralny, zerowy. Ponieważ przewód zerowy w instalacji z zerowaniem no, pełni rolę przewodu ochronnego, nie powinien on być odłączany od reszty instalacji. Przepisy wyraźnie mówią, że wyłączniki różnicowo-prądowe nie nie powinny być stosowane w takich instalacjach. Pisze się, że nie powinny, ale de facto przepisy tego zabraniają. Co innego w instalacjach tzw. pozastandardowych, np. dwuprzewodowych, bez stosowania bolców w gniazdkach i tam można stosować różnicówki, będą one działać i mogą nas chronić przed porażeniem, ale należy to traktować jako rozwiązanie tymczasowe do czasu modernizacji domowej instalacji, np. do e, instalacji takiej nowocześniejszej już z przewodem ochronnym. Jak widzicie, temat wyłączników różnicowo-prądowych jest bardzo obszerny. Jeśli chcecie się dowiedzieć o nich jeszcze więcej, to zapraszam do przeczytania znakomitego poradnika ze strony mailer.pl, z którego sam korzystałem przy tworzeniu tego odcinka. Link do niego podam wam w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że teraz będziecie wiedzieć znacznie więcej o budowie, działaniu i zastosowaniu wyłączników różnicowo-prądowych, czyli popularnych różnicówek. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja jak zwykle. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.